W układzie współrzędnych narysuj okrąg o równaniu x plus 5 do kwadratu dodać Y minus 5 do kwadratu równa się 4. Wiem, że zastanawiacie się, co to są te wszystkie śmieszne rzeczy tu po prawej. Tak serio to są dane dla informatyków. Korzystamy z tego podglądu, kiedy debagujemy kody ćwiczeń na Khan Academy. Debugujemy, czyli szukamy błędów. Normalnie tego nie widać, kiedy rozwiązujecie zadania na Khan Academy, ale to nam nie przeszkadza w wykonaniu tego ćwiczenia. Polecenie brzmi, żeby narysować okrąg spełniający powyższe równanie, przeciągnij środek okręgu i jego brzeg. No to zastanówmy się najpierw, gdzie leży środek tego okręgu. Kanoniczna postać równania okręgu to X minus współrzędna X środka okręgu do kwadratu dodać Y. Minus współrzędna Y środka okręgu do kwadratu równa się promień do kwadratu. Czyli tu mamy x minus współrzędna x środka okręgu, czyli współrzędna x środka okręgu musi wynosić minus 5, ponieważ żeby tutaj podjęciu po jakiejś liczby było plus 5, musimy odjąć minus 5, czyli współrzędna x środka okręgu musi wynosić minus 5, a współrzędna y środka okręgu musi wynosić plus 5. Bo to jest y minus współrzędna y środka okręgu, czyli współrzędna y środka okręgu wynosi plus 5. No i promień do kwadratu równy jest 4. To oznacza, że promień równy jest 2. Możemy brzeg okręgu przeciągać w ten sposób, ale już na początku zadania promień był równy 2, więc tak go pozostawimy. No i odpowiedź się zgadza. Chciałbym, żebyśmy teraz dokładnie sobie wytłumaczyli, to, co tutaj się przed chwilą działo. Równanie okręgu było takie: x plus 5 do kwadratu dodać y minus 5 do kwadratu równa się 4. Przepiszę to trochę inaczej: x odjąć minus 5 do kwadratu dodać y odjąć plus 5 do kwadratu. Równa się i zamiast 4 zapiszemy 2 do kwadratu. Tak zapisana postać kanoniczna równania okręgu mówi nam wprost, że współrzędne środka okręgu to x równe minus5 i y równe 5. Promień równe jest 2. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, że nie ma w tym żadnej magii. Nie chciałbym, żebyście się czegoś tutaj uczyli na pamięć, bo nie ma takiej potrzeby. Ta postać równania okręgu wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa, ze sposobu obliczania odległości pomiędzy punktami w układzie współrzędnych, który to sposób wynika wprost z twierdzenia Pitagorasa. Przypomnijmy to sobie. Jeżeli mamy współrzędne x i y jakiegoś punktu, w tym przypadku -5 i 5 i chcemy znaleźć wszystkie x i y, które są odległe od tego punktu o 2, wszystkie których odległość wynosi 2, to będzie jeden z tych punktów. Oznaczmy sobie jego współrzędne x i y. Ta odległość wynosi 2. Chcemy takich punktów znaleźć o wiele więcej niż jeden. Kiedy narysujemy je wszystkie, to otrzymamy okrąg. Okrąg o promieniu 2 i o środku w punkcie, który zaznaczyliśmy na początku. Zastanówmy się, jak można dojść do równania tego okręgu. Odległość pomiędzy tym punktem i środkiem Pomiędzy dowolnym z tych punktów o współrzędnych xy. To może być ten punkt albo ten punkt. Każdy z tych punktów leży w odległości 2 od środka, czyli odległość w kierunku x, różnica współrzędnych x tych punktów, czyli x odjąć minus -5 to różnica współrzędnych w kierunku x pomiędzy dowolnym punktem na okręgu o współrzędnych xy i punktem -5, -5. Różnica współrzędnych w kierunku x do kwadratu dodać Kwadrat różnicy współrzędnych y, czyli y odjąć współrzędna y tego punktu do kwadratu, równa się promień do kwadratu. Różnica odległości w kierunku y, czyli od tego y do tego y, jeżeli to jest koniec odcinka, to odejmujemy od współrzędnej końca współrzędną początku. y odjąć 5, y odjąć 5 do kwadratu. Dla każdego punktu x, y, który jest odległy o 2 od środka, to równanie jest prawdziwe. Uprościmy to jeszcze i ujednolicimy kolory. x plus 5 do kwadratu dodać, y minus 5 do kwadratu równa się, promień do kwadratu równa się 4. Kiedy po prostu uczycie się wzorów na pamięć, nie widzicie powiązań tych wzorów z innymi pojęciami. Zauważcie, że możemy tutaj skonstruować zgrabny trójkąt prostokątny, w którym zmiana współrzędnych x tych punktów będzie tutaj. To jest nasza różnica współrzędnych x, oznaczmy ją delta x. A zmiana współrzędnych y, nie zmiana współrzędnych y do kwadratu, tylko zmiana współrzędnych y bez kwadratu, jest tutaj. Oznaczmy ją delta y. Delta y równa jest y tego punktu odjąć 5, odjąć współrzędna y środka. A delta x równa jest x odjąć minus 5, czyli to równanie to zmiana współrzędnych x do kwadratu dodać zmiana współrzędnych y tych dwóch punktów do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu. Przeciwprostokątna, czyli długość promienia. Jeszcze raz. Równanie kanoniczne okręgu w układzie współrzędnych wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. Mam nadzieję, że ma to dla was sens.